nie wydali zgody na rosyjską szczepionkę. Powód: Brazylia, rosyjska szczepionka bez zgody na stosowanie. Brazylijski regulator leków Anvisa nie wydał w sobotę zgody na stosowanie w nadzwyczajnych okolicznościach rosyjskiej szczepionki na koronawirusa Sputnik V. W kraju wciąż nie ruszyła masowa akcja szczepień mimo wysokiej liczby nowych zakażeń i zgonów. Odmowę uzasadniono tym, że wniosek o zatwierdzenie szczepionki, wysłany przez firmę farmaceutyczną Uniocu i Mica, nie spełniał minimalnych wymaganych kryteriów. W oświadczeniu Anvisy opublikowanym na stronie brazylijskiego Ministerstwa Zdrowia stwierdzono, że wniosek firmy nie zawierał odpowiednich wyjaśnień dotyczących trzy fazy klinicznych badań szczepionki, a także kwestii dotyczących jej produkcji. Uniocu i Mica domagała się zgody na zastosowanie 10 milionów dawek Sputnika V w pierwszym kwartale bieżący rok. Oczekuje się, że Anvisa wyda w niedzielę decyzję co do stosowania w wyjątkowych wypadkach chińskiej szczepionki Sinovac i brytyjskiej AstraZeneca. Liczba nowych zakażeń i zgonów na COVID-19 utrzymuje się w Brazylii na bardzo wysokim poziomie. W sobotę Ministerstwo Zdrowia Brazylii poinformowało o 61 567 nowych przypadkach koronawirusa i 1050 zgonach. Był to już piąty dzień z rzędu, w którym liczba zgonów przekroczyła 1000. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zbliża się, według oficjalnych danych, do 8,5 milionów i wynosi 8 455 059, a zgonów 209 296. Szybki wzrost liczby nowych zachorowań w Brazylii sprawił, że liczący ponad 206 milionów mieszkańców kraj stał się już drugim po USA o największej liczbie zgonów na COVID-19.